tak wybieramy w różne knieje i nie knieje. No ale czasami nie da się zawrócić. Wtedy pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, trochę komarska gryzą, to wybrać się w knieje i sprawdzić samodzielnie. Założenie jest takie, żeby to wszystko teraz wydrukować. A jeżeli chcemy ten dany element paleta nawigatora, jeżeli chcemy ten dany element wydrukować, w tym momencie powinniśmy przerzucić je sobie tutaj na arkusze. My mamy arkusze już lekcze gotowe, więc tak naprawdę moglibyśmy z nich skorzystać, podmieniając sobie na przykład formatkę, czyli tutaj z shiftem wymieniamy sobie formatki na wszędzie na 3 i załóżmy mamy jeden z przekroi, również wymieniamy go sobie na 3. Te rysunki, które tutaj są, czyli każdy z tych rysunków, który się tutaj pojawia, ten uaktualniony, to jest nic innego jak któryś z widoków, który możemy sobie sprawdzić. Jest to rzut 0.5, budowlane rzuty 0.5. Ok, jednak nie chciałbym mieć tamtych rzutów, chciałbym mieć rzuty swoje, te, które bym sobie wymyślił. Rzuty oczywiście mam budowlane, mam wykonawcze, to jest widok domyślny. Tutaj sprawdzimy sobie wykonawcze, rzuty podłogi. A, myślę, że nawet taki rzut podłogi, jak jest tutaj zrobiony, byłby dla nas elementem odpowiednim. Jednak, tak jak mówiłem, zrobimy sobie to samodzielnie. W momencie, jeżeli mamy taki teraz rzut kolorowy, weźmy założenie, że chcemy je mieć kolorowe, a za chwilkę zmienimy sobie je na wykonawcze. Robimy w ten sposób. Albo tutaj prawy klawisz, zachowaj bieżący widok, umieść na arkuszu. Wtedy ArchiCAD automatycznie utworzy nam tutaj widok. Nie będziemy mieli nad tym kontroli. Prawy klawisz, zachowaj bieżący widok. W tym momencie mamy kontrolę nad wszystkimi elementami, które tutaj pracują. Jeżeli jednak tak nie chcemy, chcielibyśmy wszystkie kondygnacje wrzucić sobie tutaj na nasz arkusz, robimy w ten sposób, że klonujemy sobie folder. I nasze klonowanie folderu wygląda w ten sposób, że wybieramy sobie kondygnację, mamy klon. Zrobimy dokładnie to samo z przekrojem. Da? I w tym momencie każdy z naszych przekroi będzie wyglądał tak, w pewnym kolorze. Teraz, jeżeli chcemy wrzucić sobie to na arkusz, powiedzmy na ten, który tutaj jest, to albo ten rysunek, który jest w tym miejscu, podmieniamy przez prawy klawisz rozbij. Szukamy połącz rysunek z, utwórz widok źródłowy, połącz rysunek z. I w tym momencie idziemy sobie do naszego rysunku. Mamy ten rysunek tutaj wstawiony. On jest ponadwymiarowy, więc w tym momencie trzeba by było zamienić to na A2. Ok. I albo sobie wstawiamy ten nasz rysunek. Oczywiście tabelka jest taka, której ja bym w życiu nie chciał. Więc tutaj zaraz pokażę, w tym miejscu to zmienić. Albo zostawiamy sobie na tamte. Mamy A3. To samo zrobimy sobie z przekrojem, dlatego że ten przekrój sobie stąd sobie wyrzucimy, czyli tego usuniemy. A ten połączymy sobie z naszym przekrojem na samym dole. Mamy przekrój razem z naszymi pięknymi tabelkami. Teraz, żeby to wyglądało fajnie, teoretycznie moglibyśmy zrobić tak, że tutaj wchodzimy sobie w ustawienia, rozmiar, wygląd, zgodnie z tym stopnie szarości, bądź czarno-białe. I tak wyglądała stara metoda, która to robiła. Metoda poprawna jest taka, żeby te rysunki, które tutaj tworzymy, czyli te widoki, które tutaj w tym miejscu są, żeby one były jednak zmienione, na przykład z wariantem graficznym pod tytułem wykonawczy. Jeżeli ja sobie go tutaj zmienię na wykonawczy, nie będę go już miał jako kolorowego, ale tutaj zostanie w tym momencie przerzucony w taki sposób, żeby był też wykonawczy. Tylko jak widzimy, te linie tutaj są niebieskie. W momencie, jeżeli połączylibyśmy sobie ten rysunek z rysunkiem wykonawczym, czyli tym, który jest gdzieś tutaj wyżej, znajdziemy go sobie zaraz, tu mamy wykonawczy. O, zauważmy, że tych ustawień tutaj jest troszkę więcej. Da? Prawy klawisz, otwórz widok źródłowy,
My jesteśmy w tym momencie, tu mamy wykonawczy, tu mamy wykonawczy, czyli i zastąpienia graficzne są wykonawcze i coś, co powoduje, że nasze pióra są czarne, czyli z ogólnego z piór domyślnych tych kolorowych zmieniliśmy sobie, czyli tutaj mamy pióra tekstów, zmieniliśmy sobie na wykonawczy, dzięki czemu mamy wszystko na czarno. No i w taki sposób, w najprostszy sposób możemy sobie to przerzucać na arkusze. Jeżeli chcecie samodzielnie wrzucić taki rysunek, to mamy znowu dwie opcje. Albo będąc na arkuszu, otwieramy sobie tu element, przerzucamy sobie rysunek, jest gotowy. Albo robimy to za pomocą funkcji rysunek, czyli wstawienie rysunek, klikamy tutaj, wybieramy, który chcemy wstawić i wstawiamy. To, że raz jest niebieski, raz jest linie są raz niebieskie, raz są czarne. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że tu wrzucam mój ostatni rysunek, a tu wrzuciłem ten budowlany. Jeżeli bym tutaj wrzucił ten ostatni, linie również byłyby niebieskie. Czyli to możemy sobie wykasować i zostawić sobie, powiedzmy, tylko ten jeden ostatni. Teraz, jeżeli chodzi o tą całość, zauważcie, że tu zmieniałem sobie formatki. No, te formatki to jest nic innego jak te, jak szablony, które są tutaj na dole. Mamy A3, mamy A2. Ta tabelka jest zrobiona za pomocą tekstów, za pomocą autotekstów, czyli tych elementów w tym miejscu, ale o tym nie będziemy mówili dzisiaj. I zrobione jest to za pomocą linii. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy obiekt pod tytułem szczegółowa lista rewizji. Da, to powiedzmy na chwilę obecną jest ta klawiatura. Wyrzucimy sobie, logo sobie wyrzucimy. Czyli wszystkie te elementy, które nam są niepotrzebne, sobie wyrzucamy. Ja zazwyczaj tworzę tabelkę, czy mam stworzoną tabelkę do swoich projektów, która jest zrobiona w poziomie i jest w odpowiedni sposób oczywiście podzielona na numery, nazwę itd. itd. Pamiętajcie o tym, żeby zrobić jeszcze jedną rzecz. Nawet jeżeli tych rewizji nie chcemy, mamy numer arkusza i to jest autotekst, który wyciąga ten numer w tym miejscu. Więc my nie numerujemy arkuszy ręcznie, tylko numerujemy je automatycznie. W tym momencie przerzucając jeden arkusz w inną pozycję, on automatycznie będzie miał nadaną nazwę. Skala rysunku to jest również autotekst, który został tutaj wstawiony. Więc nie zmieniamy tego. Projektantów adres możemy sobie wrzucić ręcznie, bądź jak tutaj pójdziemy sobie na info projektu, mamy wszystkie dane na temat naszego projektu i możemy sobie uzupełnić, czyli projekt faza i tak dalej, czyli to na przykład. Uzupełniamy, to nam się będzie tutaj automatycznie pokazywało. Teraz, jeżeli tabelkę już sobie wydziabracie, ona będzie się ładnie nam pokazywała. Ja tego akurat nie będę robił, to może sobie zrobić każdy po swojemu. Mamy A032. Ja bym nie chciał, żeby tutaj było to A03, więc w tym momencie mogę przejść sobie na folder i ustawić tak, żeby miał automatycznie dopasowane numerowanie, użyć przedrostka. Jeżeli nie użyję tego przedrostka, on mi tak naprawdę zrobi tylko i wyłącznie numerację podstawową. Wówczas ten arkusz również zmieni swoją numerację. Jeżeli włączę ją z powrotem, będę miał z powrotem ten numer. Jeżeli pójdę sobie tutaj na górę, mogę zrobić w ten sposób, żeby tego przedrostka po prostu nie było. Użyj hierarchii, to ma być styl numerowania, ma być. Jest OK. Czyli tu robimy sobie na przykład brak numeracji. I w tym momencie mamy A2, A3. To też możemy, to jest A. To możemy sobie również wrzucić w taki sposób, żeby tutaj dodać przedrostek, żeby tej numeracji w tym miejscu nie było. No i dzięki temu będziemy mieli taką sytuację, że to będzie A2, ten rysunek będzie A2 i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tym momencie numeracja samych arkuszy pójdzie w łeb. Jeżeli jednak poszlibyśmy w ten folder powyższy i tu wyłączyli numerowanie, w tym momencie otrzymamy coś takiego, z jeszcze dodatkową kropeczką, którą możemy sobie wyrzucić. Mamy A03, A04, w tym momencie tutaj dokładnie to samo, przedrostek A, przedrostek ten, mamy A1, da? Tutaj wszystko w zależności od tego, czy my będziemy sobie te foldery
trzymać wszystkie razem, czy zrobimy sobie taki motyw, że to wrzucimy sobie do jednego foldera. W tym momencie przekrój mamy jako Azure 5. Zauważcie, że numeracja się zmienia. Przekrój jest 4, tu jest 4. Przerzucę go sobie tutaj niżej, jest już 5. Więc na tym polega automatyczne numerowanie, czyli to, które się tutaj dzieje. Co się dzieje ze skalą? Jeżeli skalę mamy w 1 do 50, to będzie 1 do 50. Jeżeli zmieni ją tu na 1 do 100, zmieni się na 1 do 100. Ale uwaga, wszystkie litery również się zmienią na 1 do 100. Czyli będą dwa razy mniejsze. Jaka jest metoda? Metoda jest taka, żeby rysunki, które tutaj się będą znajdowały, były w tym momencie na przykład nie z projektu. Tu jest koncepcja, podkłady, koordynacja budowlane i to jest 1 do 100. Chodzi o to, żeby rysunki w oryginale miały 1 do 100. W tym momencie zmieniłem na 1 do 100. Wszystko razem z wymiarami mi się zmieniło, więc pierwszą rzeczą, którą bym sobie tutaj zrobił, byłaby kontrola tych wszystkich wymiarów, tak żeby nie zrobiła mi się taka sraka jak w tym momencie. O. Nie? Czyli w tym teraz to sobie wyrzucimy, bo mi to jest niepotrzebne. Tu idziemy sobie na ten rzut, czyli mamy rzuty, wstawiamy je albo przerzucając tędy, albo przerzucając tędy. To wstawiamy jako rysunki na przykład wykonawcze. W tym momencie bardzo ładnie będzie wyglądało, bądź budowlane, które sobie dopasujemy. Tabelkę wiemy, że musimy sobie dopasować. Dopasować sobie nie tu, a tutaj, dokładnie w tym miejscu, tak samo jak formatki wszelkiego rodzaju. To co? Do pracy, rodacy!